siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Druga część 29 odcinka podcastu Szósty set w niezmienionym składzie. Michał Kwiatko-Bębnowski oraz Filip Korfanty. Mówiliśmy o tym, co wydarzyło się w ostatniej kolejce, jak to wpłynęło na sytuację na dole tabeli. Co nieco wspomnieliśmy też o tym, co nas czeka, jeśli chodzi o rywalizację o utrzymanie, bo ta przecież się wcale nie zakończyła. No to czas skupić się na tym, co nas czeka, jeśli chodzi o rywalizację o górę tabeli, czyli o wejście na razie do strefy medalowej, bo w tym tygodniu to się wyjaśni, które dwa zespoły dołączą do Zaksy Kędzierzyn-Koźle i PGS Krybełchatów w półfinałach. I o tym w najbliższych minutach, a zakończymy też krótkim podsumowaniem fazy zasadniczej, jeżeli chodzi o personalia. No ale na razie, tak jak kolejność, o której powiedziałem, kolejność, którą z Filipem tutaj przyjęliśmy, więc zaczynamy od meczów ćwierćfinałowych. Tak to nazwijmy, mimo wszystko myślę, mimo że te ćwierćfinały będą tylko dwa, a nie cztery. No i może nie do końca chronologicznie, ale zacznijmy od tego ćwierćfinału, który zacznie się później i kończył też się będzie później, jak już się wreszcie dowiedzieliśmy, czyli Jastrzębski Węgiel kontra Trefl Gdańsk, bo w takiej kolejności wymieniliśmy te zespoły, bo Jastrzębie zacznie te ćwierćfinały jako gospodarz. I na początek, może troszkę bardziej ogólnie, Filipie, zapytam ciebie, jakie jest twoje zdanie? Ty uważasz, że ta drużyna, która zaczyna pierwsza u siebie, to jednak jest jakaś przewaga, czy jednak no mimo wszystko później jest rewanż tego wyżej rozstawionego zespołu we własnej hali i ten ewentualny trzeci mecz też tam? Moje zdanie jest takie, że to zależy, kto gra. Mam tutaj na myśli, że jeśli mamy jakieś typowo drużyny własnego boiska, to w ich przypadku lepiej moim zdaniem jest grać rewanż u siebie i ewentualnie spotkanie numer 3 również u siebie. Przez to, że po prostu teoretycznie przez to od razu mamy większe szanse, a jeśli jadą na wyjazd w pierwszym spotkaniu, no to jest takie trochę spotkanie, że jeszcze nie, no jeśli tak jak w przypadku na przykład Jastrzębia będzie tak, że oni pierwsze spotkanie już we własnej hali przegrają, no to czeka ich zadanie arcytrudne na wyjeździe w Gdańsku. No a to akurat są takie zespoły, którym chyba trochę różnie to wychodzi. I granie u siebie, i granie na wyjeździe. Mam tutaj na myśli, że Jastrzębski Węgiel u siebie zdobył punktów aż 36, a na wyjeździe 21. Natomiast jeśli chodzi o Gdańsk, no to oni u siebie zdobyli punktów 30, na wyjeździe nawet więcej, bo 35. No ale i u siebie, i na wyjeździe zdobywają ich po prostu dużo, także tu bym nie rozróżniał, że Gdańsk gra u siebie, na wyjeździe. Zresztą tu akurat w tym przypadku będzie o tyle ważna sytuacja miała miejsce, że ćwierćfinałów, czy też właściwie ja bym to nazwał baraże o półfinał, chyba tak będzie, można powiedzieć, najzgrabniej to nazywać, bo tak jak ty mówiłeś, to nie będą cztery ćwierćfinały, tylko dwa ćwierćfinały, więc ja to sobie nazywam barażami o półfinał. Trefl Gdańsk zagra nie w Ergo Arenie, tylko w Gdynia Arena, tak to się nazywa? No właśnie, bo w sumie ty zwróciłeś uwagę na to, że faktycznie Trefl w sumie, tak licząc wszystkie punkty, to lepiej wypadał w tym sezonie na wyjazdach, ale ta seria 15 zwycięstw jednak, jak to seria zwycięstw, musi rozpocząć się w pewien sposób od porażki, tak? W sensie ostatnią tą porażką do tej pory Trefla był właśnie wyjazd do Warszawy, no i kto pamięta, ten wie, że no tam Trefl w zasadzie nie istniał w tym spotkaniu. To były straszne baty, które oni go Treflowi sprawiło. No wtedy nikt by nie pomyślał, że to Trefl wejdzie spokojnie z trzeciego miejsca, a oni go w ogóle w playoffach się nie znajdzie, no ale tak się potoczyły losy. Od tamtej pory Trefl niepokonany. Ale na co innego chciałem zwrócić uwagę, czyli to, ja kiedyś wstawiałem na Twittera taką małą tabelkę między tymi wszystkimi zespołami, które walczyły powiedzmy o te baraże o półfinał, jak ty to nazwałeś, czy o te ćwierćfinały, czyli zespoły z miejsca od trzeciego do siódmego, wtedy już było co prawda wiadome, że Trefl to trzecie miejsce zajmie, a więc może nie do końca walczył, ale było wiadomo, że po prostu w tej rundzie zagra. No i w tamtej tabelce Trefl jednak wszystkie mecze u siebie wygrał i wygrał 3 z 4 meczów też wyjazdowych. Tylko właśnie na Torwarze to była jedyna porażka, natomiast zdecydowaną większość tych meczów to Trefl wygrywał dopiero po tiebreakach. Trefl jeszcze tiebreaka w tym sezonie nie przegrał, ale zastanawia mnie jedno, czy to nie jest tak, że każda pasta się kiedyś kończy,
czy faktycznie można powiedzieć o Trefflu, że to jest po prostu zespół tak niesamowicie mocny w tiebreakach, czy w ogóle jest to możliwe? Czy jednak nie jest troszkę tak, że tiebreak, jakby nie patrzeć, to też gra w siatkówkę, to nie jest nagle jakaś inna dyscyplina. Trefl jest po prostu mocny, Trefl ogólnie większość meczów wygrywa, więc i wygrywa większość tiebreaków, na razie wszystkie, ale czy możemy tak powiedzieć, że no, z jakąś dużą dozą pewności, że tak dalej będzie? Czy to nie jest tak, że skoro do tej pory Trefl z tymi wszystkimi zespołami, w tym również z Jastrzębiem, wygrywał, ale dopiero po tiebreakach, to po prostu ta różnica między tymi zespołami nie jest wcale duża, a wręcz bym powiedział, że jest bardzo niewielka i w pewnym momencie ta sytuacja może się odwrócić i to właśnie może się skończyć tak, że nagle jeden pierwszy w sezonie przegrany tiebreak na przykład Trefla z rozgrywek wyeliminuje. No oczywiście tak jest, że każda seria kiedyś się kończy, chociażby w serii VfB Friedrichshafen, którzy wygrali kilkadziesiąt, ponad 30 spotkań z rzędu, aż w końcu trafili na Zaksy i dwie kolejne porażki, ale to już tak nawiasem. To co ty, Michale, mówiłeś, że te takie zwycięstwa były momentami nieznaczne, 7 tiebreaków, 7 wygranych, no to jedno, ale druga sprawa jest też taka, że może tego na pierwszy rzut oka nie widać. Oni mają do Zaksy po fazie zasadniczej stratę 10 punktów, do Skry 7, natomiast ale jeśli popatrzymy na liczbę wygranych, to Tref Gdańsk ma tylko jedną porażkę mniej niż Zaksa i Skra, więc tu jest już taka z kolei różnica, która jednak zbliża Gdańszczan do tej dwójki najlepszych zespołów pasy zasadniczej. Więc tu jednak niby te tiebreaki z jednej strony, a z drugiej jednak tylko jedna porażka mniej niż dwie najlepsze drużyny plus Digi po tych 30 kolejkach. Także no, to jest takie trochę dwuznaczne wszystko. Wracając jeszcze na moment do tego, że mecz odbędzie się w hali w Gdyni, a nie w Ergo Arenie, no to tak jak przytoczyłem przedtem statystyki, 35 punktów zdobytych na wyjeździe to jest więcej niż u siebie, ale generalnie ta dysproporcja nie jest wielka, więc można chyba zaryzykować stwierdzenie, że Gdańskowi nie przeszkadza w jakiej gry hali, więc akurat to, że zagrają nie w swojej standardowej hali, myślę, że tu może nie grać aż takiej wielkiej roli, natomiast jest to na pewno różnica w przypadku Jastrzębia, no bo jednak różnica 15 punktów między meczami domowymi a wyjazdowymi, no o czymś już jednak chyba mówi i nie jest to na korzyść Jastrzębian, którzy mają przed sobą podróż do Gdańska. A w zasadzie do Gdyni. No właśnie, bo to jest troszkę taki paradoks, że skoro Ergo Arena wcale jakoś tak wyraźnie Treflowi nie sprzyja, czyli z innej strony patrząc, aż tak bardzo rywalom nie przeszkadza, skoro no, siłą rzeczy w takim razie w sumie te same 15 zespołów więcej punktów zdobyło w Ergo Arenie niż w meczach z Treflem u siebie, jak to wszystko połączymy. To może paradoksalnie gra w Gdynia Arenie, gdzie jednak no, Trefl już tam kiedyś grał, choćby pamiętam mecz z Modeną, gdzie zresztą Damian Schulz wyszedł na przyjęciu, a po przekątnej z nim grał Miłosz Hebda i Trefl ten mecz wygrał, co ciekawe, mimo takiego ustawienia. Natomiast no Jastrzębie wydaje mi się, że nigdy w Gdynia Arenie nie miało okazji grać, będzie to ich pierwsze spotkanie, pierwszy kontakt z taką halą. No i tu paradoksalnie może się okazać, że granie nie we własnej hali zadziała tylko na korzyść Trefla. No ale zanim to, co się wydarzy w Gdyni, czyli jeden albo dwa mecze, to no to zagramy w Jastrzębiu i myślę, że tutaj tu wszystko się chyba wyjaśni. Moim zdaniem, mimo wszystko, znaczy przede wszystkim to w ogóle zobaczymy, czy Jastrzębie jest w stanie powalczyć. No bo patrząc na to, co oni grali w ostatnich meczach, no to nie widzieliśmy, co prawda, no ale 2-3 porażka ze Stocznią, która przecież gdyby nie pomoc czarnych wyeliminowałaby Jastrzębie z playoffów. No i to zwycięstwo z Dafispołem też, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, w jakim składzie Kielczanie przyjechali, no to nie powiedziałbym, że specjalnie przekonujące, a zwłaszcza nieprzekonująca była postawa w tym meczu Macieja Muzaja zmienionego, który zagrał na ujemnej efektywności, mimo że przecież w kilku ustawieniach naprzeciw niego, o ile tam Dariusz Daszkiewicz nie wymyślił jakiś roszad i nie zamieniał pozycjami blokujących, no to naprzeciw niego skakał Szymon Biniek, czyli nominalny libero poniżej 1,90 m, mimo to Maciej Muzaj no, zaprezentował się statystycznie fatalnie, tam w zasadzie tylko Salvador Hidalgo Oliva, troszkę taki teatr jednego aktora był w jego wykonaniu i w zasadzie on w pojedynkę pociągnął Jastrzębie do tych 3 punktów i 3-setowego zwycięstwa. To nie świadczy moim zdaniem dobrze i ja akurat uważam, że w tej parze zdecydowanym faworytem jest Trefl Gdańsk, na tyle zdecydowanym, że ja powiem szczerze, będę zdziwiony, jeżeli w
w tej parze będziemy mieli trzecie spotkanie, co oczywiście oznacza, że pewnie zadziała klątwa szóstego seta i o składzie półfinałów ostatecznym przekonamy się dopiero w niedzielę w okolicach godziny 22-23. No tak, wspominając o tych ostatnich dokonaniach Jastrzębian, raczej nie jest to optymistyczne dla ich kibiców, bo no tak jak mówiłeś, no mimo zwycięstwa w trzech setach z Kielcami, no to jednak ten występ Macieja Muzaja na pewno nie napawa optymizmem, a wspominam o tym nie bez znaczenia, dlatego że myślę, że Jastrzęby to jest zespół tak zbudowany, że kluczem do ich gry jest postawa właśnie Macieja Muzaja i Salvadora Hidalgo-Oliwy. Jeśli ci dwaj zawodnicy nie zajdą się w jednym momencie z formą, z dobrą dyspozycją, to z Jastrzębianą będzie się grało bardzo trudno, zwłaszcza przeciwko takiemu zespołowi jak Gdańsk, który raczej prezentuje równą, co by nie mówić, wysoką formę i ma mało słabych punktów. Ten zespół bardzo, można powiedzieć, wszechstronnie, o wszechstronnych atutach. Nie jest tak, że jeśli przestanie grać na przykład Damian Schulz, to Artur Szalpuk nie weźmie na siebie ciężaru gry lub nie wspomoże ich też Mateusz Mika. Natomiast no, jeśli w Jastrzębiu wypadnie z dobrej dyspozycji czy to Oliwa, czy Muzej, no to ten teoretycznie drugi do pary będzie musiał ciągnąć grę na swoich barkach i przeciwko takiemu zespołowi jak Gdańsk myślę, że to nie wypali. Dlatego no, klucz to będzie właśnie dyspozycja Macieja Muzaja i Salvadora Hidalgo-Oliwy. Na pewno kluczową sytuacją w zespole ze Śląska jest to, że nastąpiła tam zmiana trenera. No i nie powiedziałbym, że to była zmiana jakoś bardzo na plus, jeśli chodzi i o ich grę, i o ich wyniki, bo przecież na pewno na plus nie można zaliczyć do Dziordziemu tego, że Jastrzębie właściwie do ostatniej kolejki musiało drżeć o awans do playoff. No i gra ich też jakoś specjalnie nie napawa optymizmem, bo nie wymyślił Włoch niczego nowego, ponad to, że Jastrzębie musi polegać na grze Oliwy i Muzaja. Nieraz próbował ustawienia pary Deroko i Quiroga, ale to moim zdaniem nie zdawało rezultatu, także no, prochu Włoch nie wymyślił i jak dla mnie Jastrzębie stoi przed bardzo trudną sytuacją. Stoi, jest po prostu w bardzo trudnej sytuacji. Gdańsk ma za sobą serię 15 wygranych spotkań. Od dawna mają pewną sytuację w tabeli. To trzecie miejsce dało po prostu im dużo spokoju. Andrea Anastazji mógł dawać odpocząć czy to Mateuszowi Mice, czy tak jak w ostatniej kolejce Arturowi Szalpukowi i Piotrowi Nowakowskiemu. W rewelacyjnej formie jest Damian Schulz. Właściwie no, trudno znaleźć jakiś słaby punkt tego zespołu. Także no, dla mnie zdecydowany faworyt to jest Gdańsk. I jeśli nie zadziała klątwa szóstego seta, to zgodzę się z tobą, Michale, że w tym ta rywalizacja rozstrzygnie się w sobotę i zespół Andrea Anastazjego zagrał medale. No właśnie, mógł dać Andrea Anastazji odpocząć podstawowym zawodnikom i przy okazji dał też szansę siłą rzeczy zawodnikom rezerwowym. No i uważam, że i Szymon Jakubiszak i Patryk Niemiec statystycznie przynajmniej, no naprawdę bardzo udane występy obu tych zawodników w meczu z Łuczniczką. Zresztą Patryk Niemiec nagrodzony przecież nagrodą MVP w tym spotkaniu. Także no i sprawdził sobie ławkę. Jak sprawdzał ławkę Fefe De Giorgi w meczu z Zaxą w tym secie, gdy już sprawa awansu była przesądzona w Lidze Mistrzów, to pamiętamy jak to się skończyło. Więc tutaj paradoksalnie, mimo że no chyba jednak głośniejsze nazwiska w Jastrzębiu na ławce, to jeśli chodzi o sam potencjał, samą siłę i to, co potrafią wnieść zawodnicy, to chyba też wygląda na to, że tu Gdańsk ma właśnie przewagę. No także dużo więcej będziemy wiedzieć po środzie, ale ja się wcale nie zdziwię, jeżeli już w środę Trefl wygra i to wygra zdecydowanie i tak naprawdę Jastrzębie będzie już potrzebowało małego cudu w weekend, żeby odwrócić losy rywalizacji. Chyba, że tak jak mówiłeś, ja się tu zgodzę, chyba, że trafią się jednocześnie dobre dni i Muzajowi i Oliwie, a wtedy no, tak naprawdę Jastrzębie jest stać na wszystko, no bo to jest w zasadzie ten sam skład, który mieliśmy w poprzednim sezonie. Co oni wtedy byli w stanie grać, to pamiętamy. Problem w tym, że oni tylko krótkimi momentami w tym sezonie są w stanie nawiązać do tamtej gry. No cóż, no to tyle o meczu, trzy meczu Jastrzębia z Treflem. No to przenieśmy się do tego, co się będzie działo w drugiej parze, w tej parze, która akurat nas obu, myślę, troszkę bardziej interesuje ze względu na pochodzenie. Także no
to co będzie się działo w parze Indyk Pol AZS Olsztyn, Asseco Resowia Rzeszów. A tutaj mamy sytuację bardziej wyrównaną, jeżeli chodzi o dotychczasowe mecze pomiędzy zespołami, bo mamy w meczach 1-1 i to były to spotkania wygrane względnie gładko przez oba zespoły we własnych halach. No właśnie, Filip, jak ty uważasz, czy przewaga własnej hali jednak będzie sprzyjała Asseco Resowi, czy to jednak z kolei fakt, że pierwszy mecz odbędzie się w Olsztynie, czyli w hali Urania, w której AZS przegrał tylko dwa spotkania i gdyby stworzyć taką tabelkę biorącą pod uwagę tylko mecze u siebie, to AZS Olsztyn zająłby w lidze drugie miejsce z taką samą liczbą punktów co Zaksa i Jastrzębie, ale odpowiednio z jednym i dwoma zwycięstwami więcej od tych dwóch klubów. Także czy może to właśnie, że Olsztyn jednak u siebie może być bardzo trudny do pokonania, a wiemy co to oznacza. To oznacza powrót do siebie z nożem na gardle. No to właśnie, no to która z drużyn, jakby terminarz i sposób rozgrywania tych playoffów, której z drużyn twoim zdaniem jednak bardziej będzie sprzyjał? Powiedzieliśmy sporo o tym, jakie ewentualnie przewagi w kontekście hali może mieć Jastrzębski Węgiel czy Trefl Gdańsk. Myślę, że jeszcze większe znaczenie będzie to miało w przypadku tej rywalizacji właśnie Olsztyna z Resowią. Mam tutaj na myśli to, że tak jak ty mówiłeś o Olsztynie, że oni przegrali tylko dwa spotkania u siebie przez całą rundę zasadniczą, no to akurat Asseco Resowia może nie jest to aż tak równomiernie rozłożone, natomiast te kilka ostatnich kolejek to jest kolosalna różnica pomiędzy postawą Resowi na wyjeździe, a postawą Resowi u siebie. Pozwolisz, że się wetnę, ale mam wrażenie, że bo pamiętam, że na początku sezonu właśnie się mówiło, że to taki paradoks, że tyle lat się mówiło o twierdzy pod promie, a tu Resowia lepiej spisuje się na wyjazdach, natomiast mam wrażenie, że takim punktem zwrotnym było objęcie drużyny przez Andrzeja Kowala i chyba od tamtej pory właśnie z kolei dużo lepiej Resowia gra u siebie, a na wyjazdach już bywało różnie, no choćby mecz w Kielcach tutaj przypomnę. Chociaż też pamiętamy oczywiście o meczu w Kędzierzynie. Znaczy tak, no akurat Resowia dość, tu też taki trochę paradoks, że Resowia na wyjeździe potrafiła przegrać w Kielcach i generalnie gra słabo, no ale jednak właśnie na wyjeździe potrafiła przerwać tę serię wygranych z Akcją Kędzierzyn Koźle, wygrywając tam 3-1 zaraz przed Pucharem Polski. No ale już patrząc jednak na te kilka, właściwie może już nawet 12 kolejek, to są te spotkania i u siebie, i na wyjeździe, no to jednak ja widzę ogromną różnicę między postawą Resowi właśnie nie w swojej hali. Tam Resowi siada mocno zagrywka i przez to pojawiają się duże problemy. Resowia nie wywiozła seta chociażby z Radomia, z Gdańska, z Warszawy. Jest tego całkiem sporo, natomiast jeśli już Resowia tylko wchodzi na podpromie, to zupełnie inny zespół. Łatwo tutaj sobie wyliczyć od 1 grudnia, to już jest ładnych parę miesięcy. Resowia na swojej hali zagrała 12 spotkań, przegrała tylko 2. To są mecze ze Skrą Bełchatów przegrane po tiebreaku. Wtedy też Resowia nie była wcale daleko od tego, żeby Skrę pokonać. Pamiętamy tę serię zagrywek Niko Pęczewa. Tak, wręcz pamiętam, że tam się mówiło nawet dość wprost. Sami kibice Resowi pisali, że to było niemałe frajerstwo po prostu ze strony Resowi, że dała sobie wyrwać ten mecz, który wydawał się, że no już w pełni należy do nich. No właśnie, bo to głównie za sprawą tych świetnych zagrywek Pęczewa, które raczej się już w innych częściach sezonu mu nie przydarzyły. No a druga porażka to z Białgorodem 0-3 w Pucharze CEF. A poza tym 10 spotkań i 10 wygranych 3-0, więc to chyba świadczy o tym, że Resowia we własnej hali czuje się pewnie. No i biorąc pod uwagę to, że pierwszy mecz będzie się w Olsztynie, no to Resowia nawet jeśli tam przegra, no to będzie miała te dwa spotkania twierdzy w razie czego, a myślę też, że Resowia wcale nie jest skazana na porażkę w Olsztynie, biorąc pod uwagę, jak wyglądało pierwsze spotkanie właśnie w hali Urania w fazie zasadniczej. Resowia wygrała pierwszego seta, także nieznacznie, ale jednak. Drugiego seta wygrał Olsztyn, natomiast trzeci, czwarty set myślę, że pod znakiem kontuzji Marcina Możdżanka, która mocno podcięła skrzydła rzeszowianom i to był ten mecz, w którym po raz pierwszy na boisku pojawił się Bartolomiej Czyneniezę, który tyle co dołączył do drużyny Asseco Resowi, no i na pewno nie wniósł tyle jakości, ile wnosi on obecnie. Także myślę, że to będzie już trochę inna Resowia niż ta, która prezentowała się w hali Urania wówczas. No na pewno, w ogóle mam wrażenie, że troszkę żaden z tych dwóch meczów nie może być brany jako wyznacznik. Bo z kolei ten mecz na podpremiu, no to pewnie pamiętasz, to była w ogóle zupełnie inna Resowia, bo tam
Kontuzje wykluczyły Lukasa Tichaczka i Olka Śliwkę. Trenerem był jeszcze Serniotti. Tam w składzie zagrał Elvis Krastins, który pamiętam, że akurat, no nie wiem, czy to nie był jego najlepszy mecz w barwach Resowi, bo ile co prawda w samych procentach ataku nie wypadł może o Kazale, to on tam pamiętam, że bardzo jakby mądrze zagrał w ataku, a też świetnie trzymał przyjęcie, dzięki czemu z kolei Michał Kędzierski mógł korzystać ze swojej, moim zdaniem, zdecydowanie najmocniejszej strony, czyli z rozgrywania na środek. No a rozgrywał te piłki do Lemańskiego i do Możdżonka, którzy wiemy, że żaden z nich nie zagra w tych meczach z Olsztynem. No więc ten mecz na Podpremu to była gdzieś zupełnie inna gra i zupełnie inna Resowia i absolutnie to się gdzieś tam no, nie ma praktycznie szans powtórzyć, choćby jeśli chodzi właśnie o środkowych. Z kolei no, w Urani, tak jak mówiłeś, dwa sety z Marcinem Możdżonkiem, później ta kontuzja, która myślę, że trochę psychicznie jednak podłamała zespół. No i Cinan Jeze niemalże prosto z samolotu, zupełnie niezgrany z zespołem, który z kolei no, ostatnie mecze ma naprawdę imponujące i wygląda na to, że szybko się wpasował do tego zespołu. No i nas stanowi naprawdę sporą wartość. Natomiast o jedną rzecz chciałem cię zapytać jeszcze. Tak też nawiązując do tego meczu w Urani, gdzie tak jak mówiliśmy, ta kontuzja Możdżonka, to chyba nie tylko ja odniosłem wrażenie, że bardzo mocno podłamała drużynę. I w ogóle mam wrażenie, że chyba akurat Resowe to nie jest drużyna najmocniejsza, jeśli chodzi o taką psychikę całego zespołu, tak to nazwijmy. Tam troszkę mam wrażenie, że brakuje takiej osoby, która byłaby w stanie zespół troszkę podnieść, podbudować, poderwać w momencie, gdy coś nie idzie, czy to nie idzie sportowo, czy to nie idzie w kontekście właśnie takim, o jakim mówimy, że po prostu zdarza się jakaś kontuzja i czy to nie będzie troszkę problemem w przypadku właśnie porażki w Olsztynie. Że Resowia wychodząc na Podpromie, co prawda oczywiście przy pewnie wsparciu, podejrzewam, kompletu publiczności, bo tak jak można było w meczach fazy zasadniczej pewnie narzekać nieraz na frekwencję na Podpromie, że to już nie było to co kiedyś, że kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów, no to jak przyjdzie do playoffów i do meczów o stawkę, to pewnie znowu będzie cała hala i znowu będzie bardzo żywiołowy doping, taki jaki pamiętamy z tych najlepszych czasów. Natomiast, no jeżeli, no załóżmy, oczywiście to jest bardzo hipotetyczna sytuacja, no ale Olsztyn wygrywa mecz u siebie i to powiedzmy wygrywa dość wyraźnie, bo po prostu gra bardzo dobrze, bo siedzi mu zagrywka i Resowia, tak jak sam mówiłeś, na wyjazdach nie gra najlepiej. No przyrównajmy to choćby do tego, co Resowia zagrała, czy w Gdańsku, czy w Radomiu, tak. Podobny mecz się trafia w Olsztynie, no i Resowia wychodzi u siebie, jednak wie, że już nie ma żadnego buforu bezpieczeństwa, mimo że ma własną halę, mimo że ma wsparcie, no to powiedzmy, że Olsztyn zaczyna ten mecz po prostu znowu dobrze. No akurat siada zagrywka, powiedzmy, Kubie Kochanowskiemu, Jankowi Hadrawie. Nie masz obaw, że to może być taka sytuacja, która po prostu ten zespół złamie i nie bardzo będzie komu właśnie drużynę do walki poderwać, jeżeli na przykład zaczęliby pierwszego seta meczu rewanżowego od powiedzmy stanu tam 6-12. Czy wrócę może tak trochę do początku tego, co ty powiedziałeś. Rzeczywiście gdzieniegdzie da się usłyszeć, że Marcin Możdżonek jest ważną postacią w szatni Resowi, jeśli chodzi właśnie o taki aspekt mentalny i miało miejsce pewnego rodzaju podłamanie morale zespołu Resowi po tym, jak kontuzji właśnie doznał Marcin Możdżonek i okazało się, że on już do końca sezonu nie zagra. Natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje, że Resowia ma nóż na gardle, Resowia znajduje się pod ścianą i chociażby w którymś z setów wysoko przegrywa, to trudno mieć właściwie jakieś takie przypuszczenia, że Resowia może pęknąć przez to, że raczej takiej sytuacji w tym sezonie nie było, a wręcz odwrotnie. Resowia wiele razy potrafiła z trudnych sytuacji wychodzić. Ostatnie przykłady, 15-10 dla Stoczni Szczecin, Resowia seta wygrywa. Mecz z Katowicami na Podpromiu, też Resowia wysoko przegrywała jednego z setów, wychodzi Jochen Szeps chociażby na zagrywkę i Resowia tego seta odwraca. W Będzinie Resowia przegrywała 18-12, a mimo tego miała piłkę setową. W drugim secie w Będzinie było chyba po 21, tak Będzin trochę je dogonił, a mimo tego jednak Resowia odjechała i udało się tego seta wygrać. Także sporo było takich sytuacji właśnie, że Resowia goniła wynik i jej się to po prostu udawało. Także ja nie mam takiego wrażenia już, że jeśli rywal Resowi odskoczy na kilka punktów, to Resowia sobie po prostu siada mentalnie i nie jest w stanie nic w tym secie już zrobić. Także raczej historia pokazuje, że taka sytuacja nie ma miejsca. Natomiast też trochę nawiązując do tego, co ty mówiłeś przedtem, ja oczywiście mówię tylko z perspektywy widza z zewnątrz tej drużyny,
mam takie wrażenie, że trochę właśnie Wrocławiu brakuje takiego mentalnego lidera, jakim był chociażby na przykład Georg Grozer jakieś kilka sezonów temu, jak na przykład Zibi Bartman, który wychodził na tiebreaka w ćwierćfinale ze Skorą, mówił wszystko do mnie. Trochę zawodników o takiej charakterystyce mi w zespole brakuje, natomiast tu jest jeszcze taka furtka, że to nie zawsze widać na zewnątrz, dla osób postronnych. Ja nie jestem wewnątrz drużyny, więc nie wiem, czy taka osoba tam jest. Różne osoby o tym mówiły właśnie, że czasem tak jest, że osoba, która na meczach najwięcej krzyczy, pobudza i tak dalej, w szatni jest zupełnie innym człowiekiem i bywały to po prostu złudzenia. Także z mojej perspektywy takiego wyraźnego mentalnego lidera sobie brakuje, a czego rzeczywiście brakuje w zespole, tego nie jestem w stanie powiedzieć. No to teraz druga hipotetyczna sytuacja, czyli z kolei no jednak Resowia wywozi z Urani zwycięstwo, jako dopiero trzeci zespół w tym sezonie. No i wtedy z kolei twoim zdaniem już praktycznie jest jedną nogą w półfinale, czy widzisz jeszcze szansę, że gdyby Olsztyn przegrał u siebie, to jeszcze mógłby się odbudować i dwa razy na podpremio wygrać? No moje zdanie jest takie, że będzie Olsztynianom bardzo trudno i ja zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli Resowia wygra w Olsztynie, co będzie właściwie dla niej krokiem milowym w kierunku półfinału, no to jednak już tego we własnej hali nie wypuści z rąk, bo po prostu nic na to nie wskazuje. Właśnie ten bilans Resowi u siebie, właśnie ta lepsza duża gra na własnej hali w porównaniu z wyjazdami jednak świadczy jednoznacznie o tym, że no, że to jednak Resowia zamelduje się w półfinale, właśnie zakładając, że wygra w Olsztynie, a tam jednak większe szanse daje Olsztynowi. Jakie właściwie widzimy szanse w Olsztynie, bo tak sporo o tej Resowie mówimy, na co stać Olsztyn? Myślę, że na pewno plusy tego zespołu w ostatnich czasach to właściwie jeden wielki plus Robert Andringa, który zaczął grać świetnie, już nie tylko w bloku i zagrywce, ale też zwłaszcza w ataku, sporo potrafił w ostatnich spotkaniach dołożyć. Inne plusy, Jakub Kochanowski wydaje się, że już wrócił do swojej normalnej dyspozycji po tym takim dołku, który złapał na kilka spotkań. No a coś, co może chyba kibiców niepokoić, mówi się, że nie do końca zdrowy jest Jan Hadrawa. Michał, ty wiesz coś o tym, jak to aktualnie wygląda? Znaczy, no na pewno nie był zdrowy w Katowicach, tam miał problemy z plecami, natomiast różne głosy dochodziły przed meczem z Będzinem, a jeżeli patrzysz tylko na jego dyspozycję i czysto wizualnie oceniać jego występ, no to nie wyglądał na kogoś, kogo coś boli, powiem szczerze, bo był to świetny występ, no całego zespołu to świetny występ. W ogóle we własnej hali od dłuższego czasu AZS wygląda naprawdę imponująco, no bo będzie no, po prostu potężne baty, no tak jak mówiliśmy, najwyższe zwycięstwo w całym sezonie plus ligi we wszystkich spotkaniach. Świetny mecz z Oniko, w zasadzie poza jedną serią. To coś zresztą, co też właśnie wtedy, tak jak mówiłem, no nie można z tego meczu na podpremio wyciągać praktycznie żadnych wniosków. To jednak jakiś jeden wniosek można wyciągnąć, bo już raz Resowia, tak naprawdę Olsztyn grała w dużej mierze dzięki zagrywce flotem na Michała Żurka. Właśnie na podpremio tak było. Przez to też moim zdaniem on właśnie AZS przegrał tego jednego seta z Oniko. Michał Żurek w tym przyjęciu flota jest niestabilny, jest celowany i czasami sobie nie daje rady. Czasami ma z tym problemy. Podobna trochę sytuacja jak była z Dustinem Watenem właśnie w meczu z Oniko. No przecież w meczu w Urani doszło nawet do takiej sytuacji, że przez cały mecz Nikola Georgiew serwował zagrywkę stacjonarną. I to właśnie paradoksalnie ta zagrywka, a nie gdzieś Antoine Brizard czy Bartosz Kwolek, którzy przecież byli przez cały sezon znani z tego, że sprawiali przyjmującym rywali ogromne problemy, a tutaj właśnie to zagrywka stacjonarna Nikoli Georgiewa była tą, która wprowadzała najwięcej zamieszania w szeregi Olsztynian, właśnie dlatego, że Michał Żurek miewał problemy z precyzyjnym jej dograniem, co zamykało z automatu grę środkiem albo skazywało ewentualnie na te szalone niekiedy wrzutki Pawła Wojickiego gdzieś do Kuby Kochanowskiego. I myślę, że to może być chyba najpoważniejszy problem. Jeżeli Michał Żurek utrzyma przyjęcie, to moim zdaniem no, trudno będzie jednak Resowi naruszyć AZS w Urani, co oczywiście nie zmienia faktu, że nadal u siebie będzie Resowia faworytem w obu wtedy meczach, załóżmy, tak? Natomiast no, schowany gdzieś Tomasz Russo, nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, ale od kilku meczów właśnie tak jak lepiej gra Robert Andringa, no to dużo mniej w grze jest Tomasz Russo. W zasadzie troszkę mam wrażenie, że ma takie zadanie przede wszystkim nie przeszkadzać, tak? A troszeczkę coś tam oczywiście dokładał, bo to też w tej dobrze funkcjonującej maszynie
on będąc tym powiedzmy troszkę mniej ważnym trybikiem, mam wrażenie, że się spisuje całkiem dobrze. Troszkę może bym to porównał do tej sytuacji, do roli, jaką on miał w kadrze Belgii, gdzie no przecież wiadomo, że ciężar ataku spoczywał na samie De Roy, na bramie Van der Driessie, czy tam Hercie Van Walle, jeżeli on wchodził z ławki. I wtedy Russo też jednak grał znacznie lepiej niż to, co pokazywał przez większość sezonu w Olsztynie, gdzie był tą drugą opcją na skrzydle. Chyba dużo lepiej się Belg czuje w tej roli i przez to też po prostu... bo dużo było po prostu złego wokół niego. W momencie, kiedy było go w tej grze więcej, kiedy spełniał ważną rolę, nie wiem, czy mentalnie nie był w stanie podołać, czy po prostu to była jakaś kwestia umiejętności, a teraz tak dużo złego przy nim nie ma, bo i gry jest przy nim mniej ogólnie, ale no, od kilku meczów trudno na Tomasa Russo narzekać. No i myślę, że u siebie faktycznie AZS jest dużym faworytem. Ale mimo wszystko, jeśli chodzi o całą parę, to Resovia jest faworytem, tak bym to określił. Myślę, że duże znaczenie może mieć jednak brak Marcina Możdżonka, Bartłomiela Męskiego, jeśli chodzi akurat o zatrzymanie Kuby Kochanowskiego. Bo on faktycznie wskoczył na ten poziom, który prezentował przez praktycznie całą pierwszą rundę. Do końca ubiegłego roku trudno było na Kubę narzekać, natomiast no, początek tej rundy rewanżowej miał bardzo no, nieudany jak na siebie, no nie ukrywajmy to. To gdyby to był jakiś tam inny siatkarz, to można byłoby powiedzieć, że to była średnia gra czy tak dalej, no jak na Kubę Kochanowskiego, to po prostu była to słaba gra. Wrócił, no i na jedną rzecz jeszcze zwrócę uwagę po meczu z Będzinem, tam przez cały mecz Kuba Kochanowski zepsuł tylko jedną zagrywkę. No akurat jeżeli czegoś miałbym się czepiać u Kuby Kochanowskiego na przestrzeni całego sezonu, to regularność zagrywki byłaby na pierwszym miejscu. No a naprawdę w ostatnim meczu strzelał i tylko raz zdarzyło mu się tam posłać piłkę dość daleko w aut. Tak jak mu się zdarzało praktycznie, no do tej pory bardzo często było tak, że no na jedno, nawet jeżeli trafiał za pierwszym razem bardzo mocno, trafiał asa, to już bardzo często druga zagrywka była zepsuta. No a Wurani teraz w tym ostatnim spotkaniu prawie nie psuł i myślę, że mają się czego obawiać Rosart, Śliwka, Masłowski, ewentualnie też Rusek. Mocna zagrywka z wyskoku Kochanowskiego to jest jedno, natomiast Olsztyn to jest drużyna, która ma przewagę zawodników, którzy zagrywają flotem. I tu chciałbym odnieść się do tego, że mam wrażenie, przynajmniej wcześniej tak tego aż mocno nie zauważałem, że Mateusz Masłowski ma jakieś problemy z przyjęciem flota ostatnio, takie mam wrażenie. On ustawia się na przyjęcie flota, żeby przyjąć go dołem. I te ostatnie spotkania pokazują, że miewa duże wahnięcia w tym elemencie. Chociażby z Szczecinem on zrobił chyba tylko jeden bezpośredni błąd w przyjęciu, to jednak sporo z tych przyjęć flota dołem wyglądało źle. Piłka uciekała gdzieś w kierunku antenek, bardzo płasko, po prostu niewygodnie z takiej piłki się rozgrywało. No i jeśli Olsztyn będzie regularnie w Mateusza Masłowskiego celował, no to może być podobna sytuacja, jak ty mówiłeś przedtem, z Michałem Żurkiem. Czyli Michał Żurek pocelowany zagrywką zdarza mu się właśnie no, zagotować. Podobnie może być z Mateuszem Masłowskim, który mam wrażenie, że nieco obniżył loty w porównaniu z tym, co pokazywał jeszcze na początku sezonu. Także no tu na pewno jest jakaś może karta przetargowa w kierunku Olsztyna, że mogą znaleźć słaby punkt w postaci właśnie libero. Natomiast nie za bardzo jest odejście od Mateusza Masłowskiego, bo patrząc po tym, jak Paweł Rusek zaprezentował się w Będzinie, no to on był na boisku przez przyjął po prostu 4 zagrywki i zrobił przy tym 3 błędy. Także no raczej historia tego spotkania pokazuje, że trudno na Pawła Ruska będzie liczyć. Także może to jest takie trochę nietypowe, ale dużo będzie zależało chyba od obu libero. No może tak być. Myślę, że naprawdę postawa na tej pozycji może być kluczowa. Na to się czasami nie zwraca do końca uwagi, o ile nie są to bezpośrednie błędy. No i tak właśnie jak mówisz, w meczu z Będzinem w hali w Sosnowcu rzucało się w oczy to, że no, zwłaszcza na początku obaj liberoresowi mieli duże problemy, bo po prostu na nich zwłaszcza Rafael Araujo robił punkty. Natomiast w momencie, gdy to przyjęcie jest po prostu nieprecyzyjne, no to aż tak tego nie widać, o ile ktoś się na tym mocno nie skupia. No a zwłaszcza uważam, jeżeli chodzi o takie drużyny jak i Olsztyn i Rzeszów, czyli ekipy, które no bądźmy szczerzy, w tym sezonie akurat no, nie mają jakichś specjalnych killerów na skrzydłach, no to przyjęcie właśnie takie dokładne, uruchamiające wszystkie strefy jest naprawdę bardzo istotne.
Myślisz, Filip, że Lukas Tichaczek ma absolutnie niezagrożoną pozycję? Czy jest jakaś szansa, że jednak to Michał Kędzierski wyjdzie? Myślę, że historia ostatnich spotkań pokazuje, że zdecydowanym numerem jeden będzie Lukas Tichaczek. Chociażby akurat Michał Kędzierski zaczął spotkanie w Będzinie w pierwszej szóstce, czym byłem nieco zaskoczony, ale bardzo szybko dał kilka powodów trenerowi Kowalowi na to, żeby do tego, żeby go zmienić, i wszedł Lukas Tichaczek i moim zdaniem mocno odmienił grę Resowi na plus. I to, jak Lukas rozgrywał z Szczecinem, również utwierdza mnie w przekonaniu, że na rozegraniu od początku zobaczymy Lukasa Tichaczka. A pytam dlatego, że no po pierwsze, tak jak wspominaliśmy, to Kędzierski grał w tym wygranym meczu. No i przede wszystkim, no ja mam jednak wrażenie, że jedną z największych bolączek Olsztyna jest blokowanie środkowych przeciwnika. Blokowanie no w sensie nie tyle dosłownym, co też dosłownym, ale też po prostu no wyłączanie ich nieco z gry i utrudnianie im kończenia ataków. Mam wrażenie, że no zdecydowana większość rywali AZS-u, no ich środkowi akurat w meczach z Olsztynem grają jeden z lepszych meczów, przynajmniej jeśli chodzi o atak. To trochę jest oczywiście efekt warunków fizycznych, no bo i Kuba Kochanowski, i Miłosz Zniszczoł to nie są zawodnicy w jakichś niesamowitych parametrach. Z kolei Daniel Pliński no już w tym wieku też nie skacze aż tak wysoko, jak to było w jego tak zwanym prime time'ie. Ale też chyba jest to kwestia tego, że akurat Roberto Santilli ma taką taktykę, że niespecjalnie chyba jest chętny do tego, żeby skrzydłowi tym środkowym pomagali. Coś, co akurat w hali Urania właśnie w meczu z Olsztynem było świetnie widać po tym, jak Sandero chyba 4 czy 5 razy Kubę Kochanowskiego blokiem złapał. W Olsztynie mam wrażenie, że jednak raczej skrzydłowy ma się skupić na ustawieniu bloku na skrzydle. No i to niestety dla Olsztyna często jednak efekt przynosi takie właśnie, że ci środkowi rywala grają naprawdę dobrze, no aczkolwiek w ostatnim meczu po stronie Będzina tego specjalnie nie było widać, ale też dlatego, że po prostu ci środkowi Będzina byli zatrzymywani właśnie przez środkowych, właśnie to Kuba Kochanowski, Daniel Pliński tam bardzo dobrze ich pilnowali przy bardziej mobilnych środkowych, a no chyba możemy powiedzieć, że to są Wrysowi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że Ichin i Ezeidria to akurat są tacy naprawdę środkowi mobilni, dynamiczni, dość sprawni po prostu. Tak, zgadzam się, i też o ile przez większość sezonu można było narzekać na współpracę rozgrywających, głównie, no powiedzmy, że po prostu Lukasa Tichaczka, który gra więcej, na współpracę właśnie rozgrywającego ze środkowymi, miałem wrażenie, że potencjał na środku siatki w ataku nie był do końca wykorzystywany, o tyle już w starciu z drużyną Michała Gogola środek funkcjonował moim zdaniem bardzo fajnie. Już chyba nie widać jakichś wielkich problemów między na linii zgrania właśnie Tichaczka z Chinem Jezy i zagrali kilka fajnych wariantów, jakieś tam otki, haczyki, krótkie, przesunięte. Także akurat w tym spotkaniu ze Szczecinem wyglądało to bez zarzutu. Także to może być dodatkowy atut Rzeszowa i trochę takie może zaskoczenie, bo do tej pory raczej wiele wariantów różnych krótkiej Resowa nie grała, a to co ty mówiłeś odnośnie tego, że być może bolączką Olsztyna będzie zatrzymywanie ataków do środka, myślę, że tu istotną sprawą jest to, że Kuba Kochanowski za bardzo nie jest predysponowany do tego, żeby blokować środkowych, z tego względu, że on jest jak na środkowego po prostu niski, a tu jednak liczy się bardzo szybkość reakcji. Jeśli on nie wyskoczy w ciemno, to tylko wystawiając ręce czy jakiś tam półskok wykonując, tak to nazwę, po prostu nie jest w stanie doskoczyć do piłki atakowanej przez środkowych i po prostu z założenia będzie miał przez swoją karierę na środku z tym problemy. Chyba, że będzie dobrze czytał rozgrywającego i po prostu skakał w ciemno, ale to już jest inna sprawa w ogóle. No tak, czyli możemy chyba założyć, że może mieć Olsztyn z tym problem, tak? I to może być mocna strona Resowi w tym spotkaniu, o ile oczywiście będzie przyjęcie pozwalające w ogóle na grę tym środkiem. A akurat no, świetnie w meczu z Będzinem serwował AZS, zresztą wcześniej w meczu z Oniko też. Ogólnie u siebie w własnej hali zdecydowanie lepiej się spisują w tym elemencie olsztynianie. Dlatego tak dużo może zależeć też właśnie od Mateusza Masłowskiego, tak jak mówiłeś. No dobrze, no, tutaj tak samo jak wcześniej powiedzieliśmy o meczu Jastrzębia z Treflem, tak i tutaj dużo więcej będziemy wiedzieć już po środzie. Godzina dość wczesna jak na mecz w środku tygodnia, bo 17, no ale cóż, niestety od siatkówki ważniejsze jest studio przed Pucharem Polski
piłkarzy. Takie są prawa rynku, siedząc po prostu piłka nożna ogląda się lepiej, zwłaszcza gdy jest to mecz Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze, czyli dwóch naprawdę klubów cieszących się ogromną popularnością. No cóż, ja w Urani będę, ty Filipie zapewne zasiądziesz przed telewizorem. Zobaczymy, jak to się skończy. Ja podtrzymuję to swoje zdanie, które już wyraziłem wcześniej w trakcie naszej dyskusji. Moim zdaniem faworytem pierwszego meczu jest Olsztyn, co nie zmienia faktu, że faworytem całości jest Teresowia. Akurat nie uważam, żeby nawet to, że mogą przyjechać nie mając już jakby żadnego buforu bezpieczeństwa i wiedząc, że nie mogą sobie pozwolić na porażkę, akurat chyba nie wpłynie na nich na tyle, żeby miało to jakieś decydujące znaczenie. Aczkolwiek oczywiście dopuszczam do myśli i to, że Resowia może wygrać w Urani i to, że jednak AZS może spod promia choć to jedno zwycięstwo wywieźć. A w ogóle paradoksem by było, gdyby na przykład Resowia wygrała w Urani, po czym AZS wygrałby na podpromie i doszłoby do trzeciego meczu, tak? Ale no, w to akurat nie wierzę, na to daję dosłownie no, 1% szans. No, czyli myślę, że można podsumować te baraże o półfinały w ten sposób, że przynajmniej moim zdaniem znacznym faworytem swojego dwumeczu jest Trefl Gdańsk, a dużo bardziej wyrównaną parą będzie właśnie Indyk Poznań z Olsztyn, Asseco Resowia Rzeszów. No i ze nieznacznym wskazaniem na podopiecznych trenera Andrzeja Kowala. No dobrze, omówiliśmy obie pary. Przypomnijmy tylko, zwycięzca pary Trefl Jastrzębie trafia na Skrę, zwycięzca pary Resowia AZS trafia na Zaksę. O tym za tydzień. Podsumujemy i to, co wydarzyło się w tych naszych barażach, ćwierćfinałach, jak zwał, tak zwał. No i oczywiście powiemy o tym, co nas czeka dalej. No i chcieliśmy w drugiej części zawrzeć jeszcze podsumowanie indywidualne fazy zasadniczej, ale okazało się, że chyba za bardzo się rozgadaliśmy, żeby to wszystko nie trwało za długo, no to jednak podzielimy ten odcinek na trzy części. Więc za tą drugą dziękuję Wam już Michał Kwiatko-Bemnowski i Filip Korfanty. A zapraszamy na trzecią i tam to wspomniane już podsumowanie.